Okej, kolejne miejsce. Dzisiaj to już trzecie. Znalazłem tutaj jakiś kompleks w środku lasu na uboczu miejscowości wypoczynkowej. Znaczy, no może nie wypoczynkowej, ale kilka domków tu jest, jakiś zalew tutaj też jest. Spotkałem przed chwilą jakąś młodą, ładną dziewczynę, która powiedziała mi, że to miała być fabryka. Nie wygląda mi to na fabrykę. To wygląda mi na jakiś ośrodek. Klocek PRL-owski nietrafiony. Że to miało być fajne, nowoczesne, bo tyle betonu, a to jest zbudowane z takich X-ów. Takich X-ów jest chyba z 4. Widzicie, wszędzie są balkony, są drzwi. Jeszcze zabobrane, niewyczyszczone. Tak jakby tutaj miał być, załóżmy, jakiś plac, no nie? Do zabawy. 17, 18, ponumerowane wszystko jest. Tak jakby to były domki. Znaczy domki, tak jakby to były pokoje. To jest w stanie takim jak najbardziej surowym. No ale widzicie, no po co takie wyjścia? Mi to wygląda na... A! Środek wypoczynkowy niedokończony. To jest drewniane w ogóle wszystko. To musi mieć minus 100 lat. Wszystko wygląda tak samo. O, i kolejna odnoga. I kolejne takie balkony. Tarasy. Mini. To nie wygląda mi na fabrykę. Powiedziała, że jest tutaj podłączone wszystko, wszystkie media, woda, prąd. Nie wiem, czy w środku są kontakty, żeby to sprawdzić, ale niestety ja przy sobie nie mam niczego, co by posiadało wtyczkę, bo to teraz wszystko jest na USB. Wszystko sobie w samochodzie ładuję poprzez USB. Telefon, kamerę, latarkę, wszystko, wszystko. A, mnie mrówka użarła. Franca. Aż poczułem. Zerkniemy sobie do tych warsztatów, nie? Bo one mi wyglądają na otworzone. Już kiedyś. Jest jeden drobniutki problem. Brakuje mi latarki. Brakuje mi energii w latarce. Tutaj za wiele nie było. Już kurde mini tartak robił. No to musiało być kiedyś zamknięte. Przez te drewienka. No troszeczkę to bardziej fabrycznie wygląda, fakt. Szczególnie to, tu jakiś łańcuch szedł. Jakiś pasek od napędu. Tu jest wielkie nic. Są jakieś drzwi, ale nie będę nimi wchodził, dlatego że wiedziałem, inne drzwi, podwójne, ładnie otworzone, tylko wbijać, co widać, co jest, no nie? Trochę jakichś aluminiowych konstrukcji albo z nierdzewki. To jest zamknięte. No to trochę wyglądało jakby jakieś takie części wentylacji. No i tak to wygląda. No dobra. Zamknięte sobie i tak poradzę.
No i co, fabryka? To jest wejście, patrzcie. Stare grzejniki, nieruszone przez złomiarzy. Tutaj też, wszędzie. No i co, tutaj by były kible pewnie. Markowo. Takie stare kulki. Musi być stary obiekt. Fakt, tu biegnie jakiś kabel. Na niego zwróciłem uwagę. Widzicie, także kto wie, może tu jest energia podłączona. Ale tej dziewczynie mogło też chodzić o to, że oni tu faktycznie ogrzewanie też dociągnęli, energię, wodę. Bo rury są. Ale to nie znaczy, że ten prąd tutaj płynie i że to ogrzewanie tutaj działa. Nawet na pewno nie. To jest tak na oboczu, jak już wspomniałem, dlatego zapewne te szyby są całe i nie porozpieprzane. Widzicie? Wszystko przygotowane. A to jest nieskończone. Także okazuje się, najprawdopodobniej, że ładne dziewczyny nie zawsze mają rację. No taki swoją drogą fenomen. Patrzcie, ile miedzi do wykradzenia. Może to o to chodzi. Może to o to chodzi, że instalację faktycznie położono, ale ich nie uruchomiono. Co to jest? Ciekawe, czy to będziecie widzieli. 86. Produkcja. Nie, wątpię, żebyście widzieli. Tutaj też 86. O. Nic nie wybuchło, czyli nic nie działa. Chociaż trzeba przyznać, że faktycznie pomieszczenia tak trochę fabrycznie wyglądają. Po co takie garaże by były jak tam, no, w ośrodku wypoczynkowym, może bardziej, żeby były to jakieś warsztaty. Jak sobie coś popsuje, to po prostu na miejscu sobie naprawiacie. Jakaś winda na dół do tych magazynów albo do piwnic. No dobra. Ruszamy do piwnic, bo tam było zejście w dół. Jeszcze tylko tutaj zajrzę. Skoro tutaj drzwi postawiano. No fakt, że to tutaj wygląda tak biurowo dosyć, te budynki. Patrzcie, normalnie druty wystają. To już pewnie lada chwila miało być podłączane. Skoro tamten sprzęt był z 86, to jest ten kabel. Skoro tamten sprzęt, jak już mówiłem, był z 86, tamta skrzynka,
to to miejsce mogło być budowane w tych latach. Patrzcie, rury niepowycinane, instalacje są. Będziemy badać. To chyba próbował ktoś zjarać. I śmierdzi tutaj moczem. Piwo jasne. Z robaczkiem w środku. Ale... zawartość alkoholu 4,3, ale nie ma daty. Mnie bardziej data interesuje. Takie miejsca są chłodne zawsze. To jest plus. Patrzcie, ile tu złomu. Normalnie, jakbym tu przyjechał ciężarówką, to bym niedługo był bogaty. Ciżemka wino. Takie etykiety to... to musi być produkt, który ma trochę lat. No i tak, gdyby to był jakiś ośrodek wczasowy, to to wszystko mogły być jakieś kotłownie na przykład, nie? Patrzcie. Zamek nie działa. Pasowałoby go naoliwić. To nie jest ludzka ręka, to jest rękawica. Kurde. Bankietowe. Ale też nie ma daty. Zakładam, że... tak, przyszliśmy z lewej. Idziemy na prawo. Widzicie, znowu wszystko. Wszystko czeka na podłączenie. Dobra. Jest tutaj troszeczkę plątanina tych korytarzy. Tak więc klasycznie zastosujemy moją regułę. Znaczy nie moją, ale regułę, której używam. Trzymamy się prawej ściany. To niczego nie opuścimy. Tutaj nawet płytkami to jest wyłożone. Co nieco. To znowu ten kabel leci. To jest stołowa wódka czysta. No ale takie etykiety przyznacie. I takie butelki, że to musi trochę mieć. Polmus to wyprodukował. 91 rocznik. Widzicie? Jeżeli nawet w 91 roku jeszcze tutaj się coś działo, to to miejsce i tak może być starsze. Tu jest wyjście do góry, ale my mamy jeszcze połowę do badania. Ciekawe takie miejsce schowane na końcu. Na końcu wioski. Także aż zapomnieli ludzie sobie je okraść. O.
ten przełącznik, nie? Go przed chwilą przełączyłem. To w tej chwili wysadziłem Putina. Dzisiaj jest chyba 11, nie, 10. Także usłyszycie to w wiadomościach niedługo. A nie chłop ma co robić, nie? Ale teraz wracamy, została nam pewnie z 1/3. A jeszcze ta odnoga, bym zapomniał. Te piękne rysunki to w każdym razie są z 90 roku. Także przynajmniej zapisania się w historii autorowi gratuluję. No i tutaj byliśmy, bo tutaj to już sobie tak z naprzeciwka chodziliśmy. Miejsce uważam za zwiedzone. Dzisiaj są same sukcesy. Samochód odpala, ABS-y mu się przestała kontrolka świecić, latarka nie zgasła, 3 miejsca zaliczone. Pogoda jest ładna. Mam dni wolne od pracy. Co tam jeszcze? Zjadłem 2 Seven Daysy. Lubię Seven Daysy, więc to też jest plus. Coś bym jeszcze pewnie znalazł, ale już nie będę chrzanił w tym wideo. Widzicie, to jest wejście do tego budynku. To są tamte iksiki. Jakieś pokoje, niepokoje. Cholera wie. Tam jest skrzynka, od której biegnie ten kabel. Ona faktycznie wygląda na taką w miarę nową, ale to jest nierdzewka, to jest ładnie pomalowane. Ewentualnie plastikowe, kompozytowe części, więc potem pewnie nie będzie widać śladów zniszczenia. Zagadka. Może jeszcze kogoś spotkam, tego podpytam i zamieszczę jakieś info w tym filmie, co to miało być. A tymczasem na dzisiaj to już chyba starczy. Na razie.